Dzień dobry. Dziś troszkę inny temat niż sadzenie warzyw, czy rozsadzanie warzyw. Trzeba ten ogród jakoś upiększyć, czyli o rozsadzaniu pelargonii. Robieniu sadzonek z domowych pelargonii, które zostały przechowane przez zimę. I teraz zrobię sadzonki do doniczek. Będzie można upiększyć altankę, balkon, taras, gdzie po prostu tylko potrzebujemy. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. I tak, mamy tutaj takie duże pelargonie. Najlepsze są takie małe, które odrastają z boku. A jeśli ich nie ma, to ja ucinam również czubki. Ucinamy tak niżej. Te pierwsze listki dolne obrywam, żeby móc właśnie wsadzić. I tu jest jeszcze pęd, na którym będą kwiatki. On teraz jako sadzonka nie zakwitnie, więc też go ułamuję, żeby po prostu woda została w tej sadzonce, a nie szła w ten pęd kwiatowy. Najlepsze są, i pokaż Mariusz tutaj, takie właśnie małe sadzoneczki, które wyrastają. One najszybciej się ukorzeniają. Takie młode i małe najszybciej się ukorzeniają, ale nie zawsze takie są, więc można nawet właśnie uciąć czubek. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby taka sadzonka mi się nie przyjęła. Jeśli mamy czas, to możemy te sadzonki włożyć do wody i czekać, aż puszczą korzonki, ale ja nigdy nie czekam, tylko zawsze od razu takie sadzonki sadzę bezpośrednio do ziemi. Tutaj sobie jeszcze właśnie jedną utnę i też te pierwsze listki obrywamy. Do takiej doniczki wystarczą dwie sadzonki. Robimy dołeczek. I mocno uciskamy, że jak weźmiemy delikatnie do góry, to ona nie wyjdzie, tylko się trzyma. Musimy mocno tutaj docisnąć tą ziemię i z drugiej strony wsadzamy drugą. Trzyma się, nie wychodzi. Teraz już tylko wystarczy obficie podlać, żeby ziemia była bardzo mokra, żeby mogła sadzonka się ukorzenić. I taką sadzonkę zostawiamy najlepiej właśnie nie wynosząc jeszcze na dwór, tylko w domu trzymając, żeby zaczęła się ukorzeniać i było ciepło. Obserwujemy, jeżeli się ziemia wysusza, to podlewamy. Nie podlewamy za często, żeby po prostu nie zgniła. I to cała filozofia rozsadzania, robienia nowych sadzonek pelargonii. Robię tak oczywiście z innymi kwiatkami również, ale o tym w następnym odcinku. Pelargonie już rozsadzone,
A na koniec zapraszam Was na film na przykład o tych roślinkach. Tutaj jest cała playlista z ogródkiem. Tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!